kolejną grupą pszczół Bartwas są pszczoły Bartwas na pszczole anatolskiej, pochodzące z pszczoły anatolskiej. Charakteryzują się oczywiście tworzeniem dużych rodzin, nawet bardzo dużych. Może te pszczoły zawsze nie są super łagodne, ale trudniej przenoszą geny związane z łagodnością. Linie pszczoły anatolskiej, które posiadam, mają wysokie VSH, powyżej 66%. Dodatkowo były krzyżowane na trutowisku Carvendel z linią o podwyższonej odporności na warozę, a także były krzyżowane z B11 Thomas Pela, czyli też mamy jeszcze wyższą odporność na dręcza pszczelego, czyli na warozę. Jest to pszczoła uniwersalna na wszelakie typy pożytków, troszeczkę gorzej zimuje, ale bardzo, bardzo ładnie się rozwija. Już nie będę opowiadał, bo meda jest dobrze wszystkim znana, ale jest w miarę odporna na zatrucia pokarmowe, na choroby związane z układem pokarmowym, na choroby wirusowe. Dostała też materiał, dostała też dolewkę materiału w wysokim VSH, VSH 63%, więc odporność na warozę medy została też zwiększona. Została dolana Monticola do niej też, powiększająca odporność na warozę. Zarówno B4, jak i B1 i dalsze pokolenia po tej pszczole zostały bardzo mocno przystosowane do aktualnych warunków, jakie panują w pasiekach, czyli do problemów z warozą, problemów z chorobami układu pokarmowego pszczół, z chorobami bakteryjnymi, jak i chorobami wirusowymi. Meda oczywiście dosyć duża miodność, fajny rozwój dynamiczny, zimowla w średniej sile, no i dynamiczny rozwój na wiosnę, tak jak wspomniałem. W 2022 roku w pasiece pawluk.pl będą dostępne pszczoły bakwas.